Od najmłodszych lat wpaja nam się wiele dogmatów, które współczesny świat stworzył na potrzeby utrzymania ładu społecznego. Jednym z takich dogmatów jest to, że najpierw idziesz na około 20 lat do szkoły, potem na 40 lat do pracy, a na koniec, na emeryturze, możesz w końcu odpocząć i cieszyć się życiem. Jeśli oczywiście dożyjesz. Plan na życie, który próbuje nam się sprzedać, brzmi więc następująco. Zaciśnij zęby teraz, pogódź się z tym, że musisz pracować minimum 8 godzin dziennie, a pod koniec życia ZUS zapewni ci upragniony spokój. I od kiedy pamiętam, ten plan na życie wydawał mi się kiepskim żartem. Ale ponieważ sprzeciw wobec powszechnego porządku, a realne wprowadzanie zmian to dwie różne rzeczy, to trwałem w tym systemie przez wiele lat. Jednak w pewnym momencie coś we mnie pękło. Coraz częściej myślałem o upływającym czasie. Zdałem sobie sprawę, że, jak to mówił Rafał Mazur, życie to nie jest próba generalna. Gra pod tytułem życie już trwa i w zasadzie za chwilę się skończy. Czekanie jest zatem nie tyle brakiem decyzji, jest decyzją o braku działania. Moją decyzją było takie zaprojektowanie życia, aby pracować kiedy chcę, aby bardzo dobrze zarabiać, głównie pasywnie, i mieć czas na swoje pasje. I to nie była łatwa droga. Zajęła mi około 10 lat, ale zdecydowanie była tego warta. W tym filmie pokażę Ci krok po kroku moją drogę do wolności finansowej i 4-godzinnego dnia pracy. Tak jak wspomniałem, mi zajęła 10 lat, ale myślę, że przy wykorzystaniu dzisiejszych możliwości można spokojnie dojść do tego etapu w 3 do 5 lat. Zawsze fascynowała mnie idea pracy z dowolnego miejsca na świecie i stworzenie pasywnego dochodu, który zarabia na moje utrzymanie bez aktywnego zaangażowania z mojej strony. I ta idea była przez wiele lat trudna do zrealizowania, bo pracowałem w branży rolniczej, która jest aktywnością stacjonarną i wymaga zaangażowania takiego na miejscu w zasadzie non-stop. I jakoś po studiach zainteresowałem się książką Tima Ferrisa, 4-godzinny tydzień pracy, pewnie słyszałeś o tej książce, i zacząłem kombinować, co mogę zrobić, żeby przybliżyć się do tego celu. Idea pracy przez 4 godziny w tygodniu jakoś od początku wydawała mi się nierealna. I zmieniłem ją na koncepcję pracy 4 godzin dziennie, która brzmiała dla mnie bardziej sensownie. I od razu zdałem sobie sprawę, że wprowadzenie tej filozofii w życie pociągnie za sobą przebranżowienie się. I było to trudne, bo całe życie przygotowywałem się, że będę producentem warzyw, że będę rolnikiem. Stąd wybór studiów na uczelni rolniczej, przeprowadzenie się na wieś po skończeniu studiów i potem praca w gospodarstwie moich rodziców. Podjęcie decyzji o zakończeniu tego etapu w życiu było trudne i sam nie byłem pewien, czy dobrze robię, a do tego jeszcze czułem presję moich bliskich, którzy nie rozumieli tej decyzji. I myślę, że dla wielu osób jest to najtrudniejszy etap w poszukiwaniu swojej drogi. Szkoda ci lat, które już poświęciłeś w jednej pracy. Wiesz, że ryzykujesz utratę stabilizacji i zaczynasz coś, co może okazać się niewypałem. Pojawia się taki miks lęku przed krytyką innych, lęku przed nieznanym i lęku przed utratą bezpieczeństwa finansowego. I takie kombo potrafi zablokować większość osób. Mimo to po kilkunastu latach nauki i pracy w rolnictwie podjąłem decyzję o odejściu i zainteresowałem się nieruchomościami. Początki nie wskazywały, że ta branża zapewni styl życia, o jakim marzyłem. W obecnym stuleciu mamy do czynienia z dwiema dominującymi siłami, które konkurują o każdy moment życia. Jedna z nich to tendencja do ciągłego bycia zajętym, określana jako kultura ciągłej aktywności. Przeładowane skrzynki mailowe, zapełnione kalendarze i nieskończone listy zadań to dzisiejszy synonim sukcesu i coś w rodzaju takiego must have. I w ramach tego sposobu myślenia, aby sprostać wymaganiom współczesnego świata, wydaje się nam, że musimy zagospodarować każdą minutę na produktywne działania. W końcu inni ludzie również są zajęci. Jeśli nie będziemy za nimi podążać, to ryzykujemy pozostanie w tyle. Drugą siłą, która kradnie nasz czas, są niekończące się źródła treści. To wszystkie aplikacje i platformy, które można odświeżyć jednym ruchem palca. Oferują nam one szybką i płytką rozrywkę, po którą sięgamy w momencie wyczerpania lub nudy. Tym samym stymulują nasz układ nagrody poprzez słynną już dopaminę. I te dwie siły stale się przenikają i wypełniają nawzajem. Kiedy tylko uda nam się uwolnić na chwilę od ciągłego zajęcia, natychmiast pojawia się pokusa zanurzenia w basenie
tej technologicznej rozrywki. A że ta rozrywka jest zawsze pod dostępem ręki, to stale stymulujemy nasze mózgi. I ta patologia polega na tym, że nie ma mowy, aby poczuć ulgę w ciągu dnia bez dostępu do elektroniki lub innych stymulantów. Niestety, siła woli to za mało, aby móc wyrwać się z tego uzależnienia. Twoja uwaga jest nową walutą współczesnego świata i firmy płacą potężne pieniądze, aby tak projektować urządzenia i aplikacje, żeby obejść takiego twojego mentalnego firewalla i dorwać się do ciebie za każdym razem, kiedy tylko stracisz czujność. To było pierwsze odkrycie, które pokazało mi, jak niedoskonały i podatny na uzależnienia jest mój mózg. Przekonałem się, że nie da się wygrać walki z elektronicznymi dystraktorami i metodą siły woli. Drugim odkryciem było dostrzeżenie, że mój czas pracy nie przekłada się w sposób liniowy na efekty. Czyli, że każda dodatkowa godzina nie przynosiła proporcjonalnego wzrostu wyników. Zauważyłem, że człowiek zainfekowany modą na byciem zajętym nie widzi własnych ograniczeń. Czuje co prawda zmęczenie, ale niekoniecznie dostrzega spadki efektywności. Kiedy na czymś utknie w swojej pracy, zakłada, że to element drogi, który trzeba przecierpieć. Że jest to moment, kiedy trzeba zacisnąć zęby, zrezygnować z odpoczynku, zarwać noc i dokończyć projekt. Mało tego. Wykończony i niewyspany z dumą pochwali się tym swoim znajomym, swoim szefom czy współpracownikom. I będzie oczekiwał pochwał za ciężką pracę. Chce usłyszeć, że wow, Wojtek, jesteś taki pracowity, no ja to bym tak nie mógł, lub oby tak dalej, to coś w życiu osiągniesz. I ta werbalna nagroda będzie warunkować go w kierunku powtarzania tego zachowania. Tak jak pies Pawłowa ślinił się na dźwięk dzwonka, który zapowiadał jedzenie, tak współczesny człowiek oddaje się ciężkiej pracy, oczekując społecznego uznania. Byłem wychowany w kulcie ciężkiej pracy. Uczono mnie, że praca uszlachetnia, a odpoczynek świadczy o słabości. W perspektywie czasu widzę, że te przekonania ograniczały moją kreatywność. Wiecznie zajęty, przestymulowany umysł pracuje zupełnie inaczej niż umysł wypoczęty. Nawyk ciągłej zajętości przeszkadzał mi dostrzegać nowe możliwości i nie pozwalał też odpoczywać. Pamiętam, że nawet przebywając na wakacjach, moja głowa była wiecznie w pracy. Oczywiście tłumaczyłem to sobie jako własną cnotę. To miało świadczyć o mojej męczeńskiej pracowitości. I tak wyglądały moje początki w nieruchomościach. Wszedłem w tę branżę dla idei pracowania mniej, a pracowałem więcej niż do tej pory. Każda nowa okazja inwestycyjna stymulowała mnie do tego stopnia, że od razu szukałem kolejnej. Potrzebowałem stałego dopływu adrenaliny i dopaminy. I refleksja przyszła na wakacjach. Chciałem odpocząć, ale nie umiałem, bo właśnie głowa była ciągle w pracy. Pamiętam, że byliśmy w pięknym miejscu, ale ja nie umiałem się tym cieszyć. W wolnym czasie, zamiast oddać się temu doświadczeniu, myślałem, jak sprzedawać i finansować zakupy kolejnych nieruchomości. I wtedy przypomniałem sobie o mojej filozofii 4-godzinnego dnia pracy. Obiecałem sobie, że kiedy wrócę z wakacji, to wprowadzę tę ideę w życie. Po powrocie z wakacji zacząłem dokładną analizę mojego dnia pracy. W tej ocenie pomogła mi zasada 20-80, pewnie znana ci także jako zasada Pareto, czy tam Pareta. Koncepcja ta została opracowana przez włoskiego ekonomistę, bodajże Wilfredo Pareto. Zasadniczo mówi ona, że w wielu różnych kontekstach 80% efektów pochodzi z 20% przyczyn. I czułem, że odkrycie tej nierównomierności idealnie wpasowałoby się do mojej zasady 4 godzin, bo oznaczałoby, że jeśli odkryję, gdzie jest te 20%, czyli gdzie są dźwignie, to będę mógł pracować krócej, zachowując dobre wyniki. Zacząłem więc szukać dźwigni w każdym obszarze mojego życia. I oto kilka zasad, które udało mi się skutecznie wdrożyć. W edukacji przestałem czytać książki tak od deski do deski i nie przerabiam też całych kursów online, które kupuję. Zaczynam od przeglądania, patrzę, które elementy mogą mi się przydać, ale te elementy staram się wdrażać bardzo skrupulatnie. Wcześniej czytałem w zasadzie wszystko, rzadko kiedy cokolwiek wdrażałem. W treningu siłowym ćwiczę 2 razy w tygodniu w moim domu, około godziny.
i stosuję 5 globalnych ćwiczeń, które uznałem, że dają najwięcej korzyści od strony budowania siły, czy też prewencji, czy utrzymania prawidłowej postawy ciała. I tymi ćwiczeniami są martwy ciąg, przysiad, wyciskanie, podciąganie i wyciskanie żołnierskie. W biznesie deleguję wszystko, czego nie lubię robić, co męczy mnie energetycznie i zajmuje najwięcej czasu, czyli obieg i opis faktur, generalnie sprawy księgowe, zakupy materiałów w marketach, remontowanie oczywiście, dostarczanie materiałów na budowę, projektowanie, home staging, sprzątanie, sesje fotograficzne i jeszcze wiele innych rzeczy. Zajmuję się nielicznymi, ale kluczowymi działaniami, takimi jak szukanie najlepszych okazji inwestycyjnych, pozyskiwanie finansowania, negocjacje czy też sprzedaż. Wcześniej chciałem mieć kontrolę nad wszystkim i uważałem, że wszystko zrobię najlepiej. A na przykład tutaj na YouTubie deleguję czasochłonne zadania, na przykład takie jak edycje tych wideo czy tworzenie miniatur i używam także kilku aplikacji, które przyspieszają pracę, na przykład ChatGPT, Canva czy TubeBuddy. Skupiam się na dobrym researchu tematu, na wymyśleniu tytułu i oczywiście na pisaniu głębokich treści. Tak przynajmniej mi się wydaje, że są głębokie. I chciałbym to jeszcze raz podkreślić. Zasada 20-80 nie jest możliwa do zastosowania, kiedy nie zmienisz wcześniejszych przekonań, czyli że bycie zajętym jest ok i że celem jest ciężka praca. Bo tylko wtedy, kiedy to odrzucisz, to znajdziesz w sobie przestrzeń mentalną i czasową, aby zastanowić się, gdzie leżą obszary o największym znaczeniu. Na własnym przykładzie przekonałem się, że większości odkryć i dobrych pomysłów dokonywałem w stanie, kiedy byłem wypoczęty i nigdzie się nie śpieszyłem. I postanowiłem, że takim metaforycznym sercem mojego dnia będzie uważność i transcendencja. Pamiętam, że już na wczesnym etapie mojego rozwoju osobistego zauważyłem, że taka typowa ścieżka kariery ma mi mało do zaoferowania. Widziałem też, że jako ludzie jesteśmy programowani przez społeczeństwo do przyjmowania w życiu takich bardzo sztywnych, określonych ról. I dostrzegałem te wgrane społeczne schematy także we własnej głowie. Czułem, że środowisko, w którym przyszło mi żyć, włożyło mnie w jakiś sposób w swoje ramy. Ja natomiast chciałem cały czas odkrywać i w zasadzie przekraczać siebie. I pamiętam, że wtedy zakochałem się w psychologii. I jednym z pierwszych odkryć było to, że nie zawsze muszę się identyfikować z myślami i że to one powodują konkretne emocje i odczucia. Dla przykładu, kiedy czułem wstyd czy niepokój, to stał za tym konkretny rodzaj myśli, który pojawiał się w odpowiedzi na konkretny bodziec. I ten schemat był automatyczny, był poza moją świadomą kontrolą, był gdzieś zapisany głęboko w mojej podświadomości i działał na zasadzie takiego mentalnego nawyku. I zacząłem intensywnie zgłębiać tematykę myśli i emocji i szukać przyczyn, dlaczego nie myślę i nie czuję się tak, jakbym sobie tego życzył. Posługując się terminologią informatyczną, można powiedzieć, że umysł każdego człowieka jest jak komputer z wgranym oprogramowaniem. I to oprogramowanie jest wynikiem dwóch rzeczy. Genów oraz wychowanie. Można więc powiedzieć, że nie mieliśmy za wiele do powiedzenia, bo to nie od nas zależało, jaki soft zainstalowano nam na tym najwcześniejszym etapie naszego życia. I zauważyłem, że większość ludzi idzie z takim softem przez całe życie. Nie aktualizuje go, nie usuwa wirusów, które go zatruwają, nie rozgląda się za nowymi wtyczkami, które mogą uczynić jego życie sprawniejszym, szybszym, działającym, gdyby pod jego dyktando. I traktowanie mojego mózgu jak komputer pozwalało mi czuć się jak inżynier, który różnymi metodami wprowadza poprawki do systemu i patrzy, co działa, a co nie działa. I w sumie psychologia stała się taką moją mentalną informatyką. Jej nadrzędną zasadą było to, że mogę zmienić siebie i system, który mną zarządza. I właśnie to pozwoliło mi eksperymentować. Trening uważności był jednym z pierwszych narzędzi, które zacząłem regularnie stosować. Medytacje pomogły mi uspokajać umysł i dystansować się od myśli. To dało przestrzeń do zmian. Przede wszystkim zmniejszyło napięcie, które usztywniało mój sposób myślenia i prowadziło do nieuświadomionego zachowania. Trening uważności pomógł mi osadzić umysł w teraźniejszości. I na dzień dzisiejszy uważam
trening uważności za najlepszy sposób, aby w tej cyfrowej rewolucji nie stracić dostępu do samego siebie. U wielu moich znajomych obserwuję ten niebezpieczny trend, że poświęcają każdą wolną chwilę na stymulowanie się płytkimi treściami w internecie. I widać, jak niszczy im to zdolność do skupienia się i do głębszej refleksji nad życiem. I mówiłem o tym więcej w jednym z filmów, do którego link właśnie gdzieś nade mną się wyświetlił. Praktyka uważności jest dość prosta i nie wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania. Wymaga jednak sumienności w jej stosowaniu. Możesz zacząć od kilku minut dziennie, najlepiej z rana. Po prostu siadasz w ciszy, skupiasz się na oddechu. Kiedy zauważasz, że zaczynasz myśleć, to wracasz do oddechu i tak w kółko. Tych technik jest dużo więcej, natomiast jeśli nigdy nie praktykowałeś, zacznij od 5 minut dziennie przez 3 tygodnie. Już po tygodniu zobaczysz pierwszy efekt. Regularna praktyka uważności otworzyła mi bramy do transcendencji, czyli właśnie do przekraczania tego, co znane, i do wnikania do głębszych poziomów zrozumienia i bycia. Warunkiem wstępnym do takich doświadczeń było pełne zaufanie do siebie i przede wszystkim polubienie spędzania czasu samemu ze sobą bez potrzeby dostępu do internetu. Wtedy to zwykłe wyjście do lasu, wyjazd w Karkonosze na kilka dni czy spacer po pustej plaży w brzydką pogodę staje się głębokim doświadczeniem i dostarcza twórczej inspiracji. Kontakt z naturą pozwala mi spojrzeć na wartości i moje cele z nowej perspektywy i często prowadzi do wielu innowacyjnych rozwiązań, ale przede wszystkim pozwala mi złapać dystans wobec problemów. Natura uczy pokory i za każdym razem pokazuje mi, jak małe są moje problemy w porównaniu do tego ogromnego systemu, przecież którego wszyscy jesteśmy częścią. Przypomina mi, że problem to jedynie seria działań, które trzeba wykonać. Bo jeśli coś wyolbrzymia te problemy, to jest to tylko nasz własny umysł, bo z szerszej perspektywy te problemy zupełnie nic nie znaczą. Z drugiej strony kontakt z naturą buduje wdzięczność, bo przynajmniej mi przypomina, że to my ludzie jesteśmy największym beneficjentem życia na Ziemi. Tylko my możemy tworzyć własną rzeczywistość według tego, co sobie wymyślimy. Tylko my ludzie możemy sobie ustawić odległy cel i nadać życiu większe znaczenie niż przetrwanie i tym różnimy się od zwierząt. I na tego typu doświadczenia potrzebujemy przestrzeni. I tę przestrzeń tworzy miejsce i czas. Kiedy tworzyłem filozofię pracy 4 godzin dziennie, to brałem właśnie pod uwagę te dwa aspekty, że zawsze chcę mieć wolność wyboru miejsca, w którym będę żył i zawsze chcę mieć wolność wyboru, czym będę się dzisiaj zajmował. I żeby mieć te możliwości, muszę tak budować firmę, żeby mieć możliwość łatwego wycofania się, żeby móc nią zarządzać z każdego miejsca i żeby jej wyniki nie były ściśle skorelowane z ilością mojego czasu pracy. I tak jak wspomniałem na początku, rolnictwo nie było tym, co mogło spełnić powyższe trzy elementy. Podobnie jak wcześniej nie spełniała ich praca jako przedstawiciel handlowy, jako trener mentalny sportowców, czy jako trener siatkówki. To są te rzeczy, którymi się wcześniej zajmowałem. I do pewnego momentu nie spełniała ich także branża nieruchomości, ale tak jak już wspomniałem, w pewnym momencie ocknąłem się i na nowo zdefiniowałem, na czym mi zależy. A zależało mi na stworzeniu systemu, który będzie działał dla mnie nawet wtedy, kiedy ja nie pojawię się w pracy, i na wykorzystaniu dźwigni, kapitału i podwykonawców innych ludzi do skalowania mojego biznesu bez zwiększania zaangażowania czasowego z mojej strony. I nieruchomości mają wiele specjalizacji, natomiast ja wybrałem flipowanie mieszkaniami, czyli zakup starych lub deweloperskich mieszkań, ich remont lub wykończenie, i sprzedaż z zyskiem, bo ta specjalizacja nadawała się idealnie do mojego planu. Ja decydowałem, ile mieszkań chcę wyprodukować w ciągu roku. Dało się przewidzieć potrzebny kapitał, spodziewaną marżę i zwrot z inwestycji. Dało się jasno opisać procedury od momentu poszukiwania okazji inwestycyjnej poprzez remont aż do sprzedaży nieruchomości. I każdy obszar tego procesu inwestycyjnego wymagał innych kompetencji, a w związku z tym innych ludzi, którzy byli już dostępni na rynku, więc nie wymyślałem koła na nowo.
I do tego jeszcze ten pomysł bardzo spodobał się mojej żonie i chciała to robić ze mną, więc w zasadzie wszystko tam pasowało. I od samego momentu wiedzieliśmy, od samego początku wiedzieliśmy, że nawet jeśli początkowo zaangażujemy się czasowo w cały proces, to punktem docelowym jest stworzenie zespołu podwykonawców, którzy pod naszą marką będą odpowiadać za wszystko, co nam będą zajmować się wszystkim, co nam zajmuje najwięcej czasu, a im można łatwo zdelegować. I po kilku latach nasz zespół się wykrystalizował. Jest z nami asystentka, która dba o sprawy administracyjne, biurowe, korespondencyjne i wiele, wiele innych. Jest z nami logistyk, który dba o zakupy i dostarczanie materiałów na budowy. Jest projektant, który urzeczywistnia pomysły mojej żony. Jest kierownik budowy, który dba o wszystko, co jest związane z budową. Są z nami różni fachowcy budowlani, za których odpowiada kierownik budów. Jest z nami stolarz, który robi nam meble na wymiar. Jest z nami fotograf, który robi sesje zdjęciowe mieszkań. Jest z nami doradca kredytowy, który ogarnia nam finansowanie. Czy też doradca podatkowy i księgowa, którzy ogarniają daniny na rzecz państwa. I są też pośrednicy nieruchomościowi, którzy pomagają sprzedawać i kupować mieszkania. I żadnej z tych osób nie zatrudniam na umowę o pracę. Wszystko to są osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, działają na własny rachunek i którzy ponoszą odpowiedzialność za to, co dla nas robią. A ponieważ prowadzimy około 5-6 inwestycji jednocześnie, to nie mogą narzekać na brak pracy. Dla usprawnienia komunikacji i uniknięcia błędów, każda inwestycja ma oddzielną grupę na WhatsAppie. To też pomaga nam uwolnić się od potrzeby pamiętania o wielu rzeczach, wymusza na członkach zespołu branie odpowiedzialności za to, co napiszą na tej grupie, a mi pozwala śledzić postępy bez codziennego zaglądania na budowę. I tym samym, dzięki temu zespołowi, moja rola w firmie mocno się zawęziła. Na dzień dzisiejszy jest to analizowanie rynku i potencjalnych okazji inwestycyjnych, tworzenie ram finansowych i czasowych dla inwestycji, szukanie finansowania dla tych inwestycji i odpowiadania za te duże przelewy, bo te małe powtarzalne robi asystentka. Ponadto pilnowanie cashflow w firmie, pozyskiwanie klientów już na etapie planowania czy też trwania remontu, sprzedaż, podpisywanie aktów notarialnych, czy też budowanie marki osobistej w internecie i dbanie o reputację firmy. Poza tym jestem dostępny w określonych godzinach dla całego zespołu, kiedy mają jakiś problem z podjęciem decyzji. I większość, w zasadzie wszystkie te rzeczy mogę wykonać z dowolnego miejsca w Polsce. Wszystkie dokumenty, projekty, zdjęcia, kusze kalkulacyjne mam w chmurze u siebie na komputerze. Właśnie jedyne, czego potrzebuję, to komputer, telefon i internet. I pamiętam, że przez pierwsze 2 lata poświęcałem na firmę około 50 godzin tygodniowo. Dzisiaj jest to około 15 godzin, czyli ponad 3 razy mniej. I mimo, że zwiększyły się nasze koszty prowadzenia biznesu, no bo wiele rzeczy zdelegowałem, więc muszę tym ludziom za to płacić, to nie tylko nie spadła nam dochodowość, ale zwiększyła się około 30%. Około 30%, bo mój odzyskany czas sprawił, że ja sam podejmuję lepsze decyzje, znajduję lepsze okazje, mam większą kontrolę nad wydatkami i mogę spokojnie prowadzić 5, 6, myślę, że mógłbym nawet prowadzić więcej inwestycji jednocześnie. I kiedyś uznałbym pracę 15 godzin w tygodniu za przejaw lenistwa i powód do wyrzutów sumienia, a dzisiaj wiem, że czas, w którym nie pracuję operacyjnie, jest równie istotny, bo zrozumiałem, że kreatywność jest być może nawet ważniejsza niż produktywność. I jeśli ty prowadzisz własną działalność i czujesz, że zamiast być architektem swojej firmy, stałeś się jej pierwszym pracownikiem, koniecznie sięgnij po taką książkę Mit przedsiębiorczości Michaela Gerbera. W twojej głowie może się pojawiać teraz wiele wątpliwości, czy taki styl życia jest możliwy w twoim przypadku, czy ten łysy gościu z YouTube'a wie, co mówi. I powiem ci tak, to zależy, czy to, co aktualnie robisz, jest tym, co zawsze chciałeś robić. Bo może być tak, że spełniasz się jako pracownik etatowy w twojej obecnej pracy i jest ci tam dobrze. I to jest zupełnie okej.
Może pasują ci twoje zarobki, pasuje ci praca od 8 do 16 i obecny system emerytalny i wierzysz w niego. Ale jeśli czujesz, że możesz z życia wycisnąć więcej i chciałbyś wycisnąć więcej, tylko brakuje ci kilku elementów tej całej układanki, to na koniec kilka wytycznych, których ja trzymałem się przez ostatnie lata. Po pierwsze, przestań sprzedawać swój czas za pieniądze. Zacznij zarabiać głową. Era informacji zapewni ci wszystkie narzędzia, których potrzebujesz, aby najpierw się czegoś nauczyć, a później wdrożyć to w życie. Czas jest twoim największym kapitałem i powinieneś traktować go jako inwestycję. Po drugie, znajdź umiejętność lub dziedzinę, którą można sproduktyzować. Szukaj szczególnie takich branż, które wymagają jednorazowego wysiłku, ale mogą generować dochód wielokrotnie, nawet wtedy, kiedy śpisz. Dobrym przykładem są tutaj różne produkty cyfrowe, bo to właśnie produkty, ewentualnie sproduktyzowane usługi, dają możliwość skalowania bez zwiększania czasowej aktywności właściciela. Po trzecie, bądź kreatywny i szukaj dźwigni, dzięki której będziesz mógł zwiększyć swój dochód bez zwiększania twojego czasu pracy. I taką dźwignią może być kapitał, do którego możesz mieć dostęp. Mogą to być ludzie, na których możesz delegować zadania, czy też produkt, który będzie się sprzedawał nawet, kiedy ty śpisz. Po czwarte, twórz procedury. Bo każdą czynność, która powtarza się w twoim życiu lub pracy, można ubrać w logiczną sekwencję zadań do wykonania. Kiedy raz je spiszesz, to będziesz mógł je łatwo przekazywać kolejnym osobom, które będą z tobą współpracować. I to pozwoli ci zaoszczędzić kolejne godziny pracy. I po piąte, dobieraj partnerów, których cechuje wysoki poziom energii i uczciwość. Współpracuj z ludźmi, którzy dzielą twoje wartości, mają podobne ambicje i są zaangażowani w osiąganie wspólnych celów. Myślę, że to jest najtrudniejszy etap całej układanki i jest więcej niż pewne, że na kilku osobach się po prostu zawiedziesz. Jednak takie sytuacje jeszcze bardziej wyostrzą twój zmysł na ludzi, których szukasz. Zachęcam cię do zasubskrybowania tego kanału, a w opisie znajdziesz link do mojej strony, gdzie znajdziesz transkrypt do tego filmu. Tam też możesz zapisać się na mój newsletter, aby otrzymywać te treści szybciej od innych. Tymczasem trzymaj się. Do zobaczenia.